Cześć! W dzisiejszym wideo opowiem Ci, jak dodawać karty do Twoich filmików w YouTube, po co to robić, w jakim miejscu je umieszczać. Zostań ze mną! Cześć! Nazywam się Agata Guzy, umieszczam 3 wideo tygodniowo w tematyce rozwoju i zarabiania, abyś mógł rozwijać siebie, swój biznes i swoją pasję i zyskać niezależność finansową, której pragniesz. A często przede wszystkim mówię o kanałach na YouTube, dlatego jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia Twojego kanału YouTube od podstaw, na temat obróbki wideo, na temat tego, jak po prostu ustawiać Twoje wideo, to koniecznie zasubskrybuj na tym czerwonym przycisku poniżej, teraz, w tym momencie, nie za chwilę, nie po obejrzeniu filmu, tylko teraz, żeby nigdy żadne wideo Cię nie ominęło i żebyś zyskiwał tą wiedzę na bieżąco. Przechodzimy do rzeczy. O jakie karty tutaj w ogóle chodzi? Jeżeli oglądasz wideo na YouTubie, no to w prawym górnym rogu, czyli tu, wyskakują po prostu karty do kliknięcia. I to są na przykład odnośniki do Twoich wideo, bądź do jakiegoś linku, do jakiejś strony. Do stron możesz dopiero po pewnym czasie dodawać karty, natomiast do Twoich wideo, do Twoich playlist możesz od samego początku Twojego kanału dodawać właśnie karty. I teraz podstawowe pytanie, czy trzeba je dodawać? Nie trzeba takich kart dodawać, natomiast uważam, że warto, dlatego że one pomagają Ci w kilku rzeczach. Po pierwsze, kierują Twojego widza do różnych innych Twoich wideo. Jeżeli dany filmik, który ogląda Twój widz, nie interesuje go aż tak bardzo, to ten filmik, ta karta jest w stanie przekierować tą osobę do potencjalnie tematu, który bardziej go zainteresuje, bo na przykład może masz wideo takie ogólne o, nie wiem, sposoby zarabiania na YouTube, tak? I masz tych sposobów 7 i po prostu w pewnym momencie wstawiasz kartę do sposobu zarabiania na AdSense, a tą osobę tylko i wyłącznie ten temat interesuje i ona tak naprawdę resztę Twojego wideo by nie zobaczyła taka osoba, ten widz, ale kliknie na tą kartę, w której masz wideo do zobaczenia na temat typowo reklam AdSense. Kolejną rzeczą, dlaczego powinniśmy właśnie dodawać takie karty, jest to, że czasami pomimo wszystko ta osoba nie będzie chciała naszego wideo oglądać, ale YouTube patrzy na to nie tylko na zasadzie takiej, że widz ogląda tylko i wyłącznie nasz kanał i wtedy tak jakby YouTube nas daje do proponowanych, czyli do tych wideo po prawej stronie, które są proponowane widzom, ale także dla YouTube'a, dla algorytmu YouTube liczy się to, jak długa sesja oglądania jest dzięki Twojemu kanałowi. Czyli jeżeli ktoś wchodzi na Twoje wideo i dzięki Twojemu wideo zaczyna oglądać chociażby wideo innego YouTubera, ale na przykład było umieszczone w Twojej karcie, to tak naprawdę to jest cały czas sesja, którą Ty spowodowałeś. I dla YouTube'a, dla algorytmu YouTube to jest na plus, bo YouTube'owi nie do końca chodzi tylko o to, żeby ta osoba oglądała Ciebie, ale YouTube'owi chodzi przede wszystkim o to, żeby ten widz był na YouTubie jak najdłużej. Więc te karty też właśnie to umożliwiają, że nawet jeżeli widz ucieka od Ciebie, to dalej jest na YouTubie, a YouTube będzie Cię polecał innym osobom, które mogą Cię chcieć oglądać. W jakim miejscu swojego wideo umieszczać taką kartę? Musisz wejść w studio twórców, czyli w prawym górnym rogu Twojego po prostu YouTube'a, klikasz na swoją ikonkę, na swój awatar kanału, wyświetla Ci się po prostu lista, klikasz na studio twórców, tam wchodzisz na główny panel i po lewej stronie szukasz miejsca zwanego Analytics. Na Analytics klikasz i na takiej stronie głównej analitycznych danych jest po prostu takie miejsce, w którym widać średni czas wyświetlenia Twoich wideo na całym kanale w ciągu, no standardowo jest to w ciągu ostatnich 28 dni. Po co jest Ci ten średni czas oglądania na Twoim kanale? Mianowicie
widzowie z Twojego kanału średnio oglądają taką długość Twojego wideo, czyli średnio w tym momencie oni odchodzą od tego filmiku. Są osoby, które oglądają do końca, ale są osoby, które dużo wcześniej na przykład, ale uśredniona długość oglądania filmiku to jest właśnie ten czas średni oglądania. I Ty w tym momencie Twojego wideo chcesz, żeby ta osoba, jak ona już się rozważa wyjście z tego wideo, żeby miała możliwość kliknięcia na kartę, żeby albo zobaczyć inne Twoje wideo, tak jak już o tym mówiłam, że to przekierowuje do innego wideo, które może zainteresować tą osobę, albo przekierujesz po prostu tą kartą tego widza na po prostu wideo innej osoby, innego nawet youtubera, ale dalej dla YouTube'a, dla algorytmu YouTube, ta osoba, tak jakby trwa ta sesja oglądania. Więc dlatego ten średni czas po prostu oglądalności Twojego kanału jest taki ważny, bo w tym momencie Ty sprawdzasz, w tym momencie Ty przekierowujesz tego widza po prostu do wideo swojego bądź innej osoby i przedłużasz sesję bądź kierujesz do swojego innego wideo. I to jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, czyli dodajesz sobie tą kartę. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli mówisz o czymś w wideo, to możesz w tym momencie powiedzieć, że mówiłam o tych samochodach zastępczych z OC sprawcy w już innym wideo. Możesz sobie kliknąć tu powyżej i wtedy po prostu zobaczysz sobie te wideo. Natomiast ja tu przestrzegam, żeby faktycznie, jak nagrywasz wideo, żeby starać się po prostu nie robić tego typu rzeczy przed tym średnim czasem oglądalności, bo możesz się pozbyć tego widza wcześniej. Dlatego lepiej poczekać do tego średniego czasu i na przykład wtedy powiedzieć o tym, że po prostu no, masz takie a takie wideo i wtedy, bądź pamiętać, żeby mniej więcej po tym czasie takiego średniej oglądalności, żeby wtedy mówić dopiero takie rzeczy, takie odnośniki do innych filmów. Wiadomo, na początku może to być trudne, natomiast warto o tym pamiętać i w ten sposób to zastosować. I to jeszcze nie koniec, bo tak naprawdę mówimy tutaj o średnich wyświetleniach na Twoim kanale. Ale jak już wiesz, są filmy i filmy. Czyli jedno Twoje wideo będzie miało oglądalność na poziomie 20-30%, a będziesz miał wideo o oglądalności 80%, bo będzie na tyle duże zainteresowanie. Polecam Ci po jakimś czasie, powiedzmy po 2 tygodniach, wrócić do każdego ze swoich wideo, 2 tygodniach od umieszczenia wideo na YouTube w sposób publiczny, wrócić i zobaczyć sobie w Analyticsach nie tylko ten średni czas oglądalności, średni czas wyświetleń na Twoim kanale jako całości, ale także średni czas wyświetleń na Twoim tym jednym filmie. I każde takie wideo ma właśnie też swoją średnią wyświetlalność, no ale tak naprawdę no po 1-2 dniach nie jesteś w stanie tego stwierdzić. Dlatego poczekaj sobie te 2 tygodnie, zobaczysz, kiedy mniej więcej widzowie po prostu z danego filmu odchodzą i wtedy w studiu twórców, w menadżerze wideo możesz sobie takie karty po prostu zmienić to, kiedy ta karta się wyświetla. Czyli załóżmy, że średnia długość po prostu wyświetlenia wideo na Twoim kanale to 4 minuty, ale sprawdzasz po 2 tygodniach dane wideo i okazuje się, że te wideo jest oglądane 5 minut średnio, no to wtedy swoją kartę z 4 minut, z 4 minuty przesuwasz na 5 minutę, tak? Więc w ten sposób, a może się okazać, że po prostu na tym wideo akurat będziesz tracić widzów wcześniej i na przykład powinieneś kartę przesunąć do 3 minuty i wtedy zamiast widz odejść w tej 3 minucie z tego wideo, on przejdzie do wideo innego. Wtedy warto wrzucić jakieś wideo, na którym ta średni czas wyświetlenia jest bardzo długi. No i faktycznie, jak technicznie wstawić w ogóle tą kartę? Wchodzisz na studio twórców, później wchodzisz na menedżer wideo i tam masz listę swoich filmów, klikasz na edytuj, no i tam klikasz w karty.
zakładce karty, klikasz na dodaj kartę i tam masz do wyboru dodaj wideo, dodaj playlistę, dodaj link i tak dalej. Tam wybierasz, klikasz i po prostu poniżej na ścieżce po prostu wyświetla ci się to miejsce. Jak na to klikniesz, to możesz przesuwać tą kartę w lewo i w prawo na dany po prostu daną minutę, dane sekundy Twojego wideo. Podsumowując, dodawanie kart jest po pierwsze ważne ze względu na przedłużenie po prostu sesji na Twoim kanale oraz informowanie Twoich widzów po prostu o tym, co jeszcze na kanale posiadasz. I możesz to zrobić właśnie stosując Analytics, stosując po prostu ten czas średni wyświetlania Twojego kanału oraz czas średni danego wideo po 2 tygodniach. Dodajesz to w menedżerze wideo na zakładce karty. Napisz w komentarzu poniżej, czy stosowałeś karty w swoich wideo, czy masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, jak je dodawać, może masz jakieś sugestie, masz jakieś swoje doświadczenia na temat dodawania kart, czy one coś Ci dają, bądź czegoś Ci nie dają, może jest jakiś minus dodawania kart na swoim kanale. Koniecznie zostaw mi lajka i zasubskrybuj mój kanał na czerwonym przycisku poniżej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nazywam się Agata Guzy, umieszczam 3 wideo tygodniowo w tematyce rozwoju i zarabiania, abyś mógł rozwijać siebie, swój biznes i swoją pasję i zyskać niezależność finansową, której pragniesz. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Cię przed monitorem przy następnym wideo. Do zobaczenia, cześć!